było rozmaicie. U nas było ciężko. Myśmy mieli naprawdę ciężko, bo się rodzice moi budowali. Wszystko budowali od podstaw. Tam na Wapnicy. Tam na Wapnicy, tak. Wszystko budowali. To było naprawdę ciężko. Naprawdę było ciężko. Ale... No grosza jeszcze, nie było gdzie zarobić. Grosza nie było gdzie zarobić. Jakoś tam krowę sprzedali, czy jakiegoś tam cielaka, czy jakąś świnię, to tam wszystko w tą budowę, wszystko w tą budowę. Tak było, że ja naprawdę dałam jej mamie pół litry oleju i mi sukienki gdzieś tam w Złoczowie zamieniła u jakiejś Żydówki, czy gdzieś tam u kogoś, nie? No. No tak nie było. A ty wiesz, skąd to noli było? Boże kochany, nie można było. Ciężko było, bardzo było ciężko. Musieliśmy na co ten olej zdobyć. Do szkoły było daleko iść, po tych śniegach, po tych górach. Było ciężko, bardzo było ciężko. I tak od maleńkiego trzeba było robić, tyrać, tutaj te krowy paść, później te bandy, te banderowce, tak było. Chować się trzeba. A wy mieszkaliście tak z boku kozaków. I co, nie nachodzili was, nie chcieli was spalić, bo przecież nie, no jakoś, wyście no jakoś, Polakami byli. No jakoś Bogu dzięki do nas nawet nie przychodzili, naprawdę. Mhm. Były nawet w kopalni, u nas była kopalnia, to w kopalni siedzieli, chowali się, nie? Przecież u nas słomę pozabierali, bo to przecież dachy były kryte słomą. To takie, wiesz, słomę szykowali taką szczepaną, równiutką, żeby było na dach. To mnie tato nieboszczek ustawił koło to w tych naokoło stodoły. To wszystko zabrali do kopalni, bo tam siedzieli w kopalni te banderowcy. W tych stolniach, tam tak, w dziurach. Tak. Mhm. A później w nocy wychodzili i szli i wtedy palili i mordowali. No, ale do nas jakoś Bogu dzięki nic nie, nas nie zaczepiali. To naprawdę nieraz nawet z kozaków się dziwili. Mówię, co to jest? Mówię, że do was tam jakoś nikt nie przychodzi. Mówię, wy się musicie z nimi znać. No, my się z nimi znali. My nawet się nie patrzyli w tą stronę. Gdzie oni byli? Gdzie oni byli. A wiedzieliśmy dobrze, gdzie byli. Ale co tam z tego? Ale co przyszli, chodzili po chałupach tak za jedzeniem tego, to dawaliśmy, nigdyśmy nic nie odmówili. Ostatnie dało się nieraz. No. Ostatnie się nieraz dało, żeby tylko się odczepili, żeby ten spokój był. Bośmy się bali. Jakoś tak, że jakoś Bogu dzięki przeżyliśmy tą wojnę, że nic nie, tego nie było. Nic się nie stało. I front